Nagram sobie długą relację z GoPro, bo mi się nie chce tych mikrofonów zakładać, nosić, a to mogę wszystko w kieszeń włożyć. Pewno nas chujowo na tym słychać. Pewnie tak. Jak mówimy cicho, pewnie. Jakby nie patrzeć, jak te mikrofony mamy przy sobie, no to zawsze jest fajny, wyraźny dźwięk. A, przyjemnie nawet. Którą idziemy tak w standardową? Chyba tak. No. Idziemy trochę spacera. To będzie, nie to nie będzie. Tak. Nie chcę się daleko iść, żeby szukać, bo i tak mamy tego dużo. Tak. Tylko taki spacer na przewietrzenie się trochę. Póki nie pada, bo dzisiaj zapowiadali, czy jutro deszcz. Jak nie pada dość długo, to na pewno zaraz zacznie, więc to trzeba tak mieć. Ale się ciepło zrobiło. No patrz, jest przyjemnie, tak, nic nie wyrzucone. Takiego, a nie, coś na wierzchu jakby nowego. Jakby nowe, jakieś ciuchy chyba znowu. Mhm. Ty, głośno. O kurde, Bluetooth, ale fajny. JBL? Wow. Co mu się stało? O kurcze, panie. Czy to ktoś zapomniał? Nie wiem. Wygląda za dobrze. Za dobrze, co nie? Jezu, wygląda to dobrze. Co się stało? O, tu jest po wiertarce, ale sama obudowa. Obudowa. Właśnie. Ale to jest, jeżeli to jest markowy płaszcz. No to jest JBL, oryginał. Oni mają to takie... co mu się stało, żeby ktoś wyrzucił? Nie wiem. Dziwne. Żeby ktoś... No, puściłeś. No, wiem, no bo ta torba nigdy czekaj, nie współpracuje. Teraz. No tak, to jest oryginał. Oryginał. No dobra, nie wiem o co chodzi. Tutaj wezmę, nie wiem jak to się stało. Ale się stało i dobrze, że się stało. Ja myślałam, że to torba jakaś na pierwszy rzut oka no. Jest tylko. On nie jest wypruty, bo czuć masę normalnie. Nie klekocze w nim nic chyba. No to się stało, że ktoś takie coś wyrzucił. No, dziwne. Ach, mogłem ten pas na klatę sobie założyć, to bym nie musiał kamery trzymać. No bo był numer pod tytułem, że ktoś zostawił głośnik, a miał zostawić torebkę do wyrzucenia. Pomylił się, tak? No. I zamiast śmieci to poszło to. No nie wiem, właśnie się czasem zastanawiam, jak patrzę na niektóre rzeczy, które są wyrzucane. Nie, wrócili z majówki czy coś. Może nie spodobało się, może ktoś dostał ochrzan, że puszczał za głośno gdzieś muzę. Nic takiego. Nie, a, lodówka, faktycznie. Wyglądała jak szafka. Rozpruta lodówka stara. O, Jesus. Ale dziurę ma. Co ją ktoś wysadził w powietrze? Ale ją rozpluto. Ktoś tak ktoś się... nie wiedział, że to ma drzwi, żeby otworzyć? Nie, może ktoś wypruwał, wiesz, cały ten kompresor plus ten parownik. Całą blachę, wszystko. To po co to? Na złom. Tędy idziemy? Tędy idziemy. No proszę, dobrze, że to szliśmy. Co by pomyślał? No, coś ty. Po prostu pierwszy raz coś takiego znalazłem, żeby tak se wisiało. Co w tym jest zepsute? Może bateria wysiadła już? Może. A, widzisz, przed zdążyliśmy. Zdążyliśmy, tak. A tu jest pełno takich niczego. Niczego? Nic. Nie, coś nie jest lampa na przykład jakaś z IKEA. Ale ją dojrzałeś. Z roletą. Mhm. Mamy taką w piwnicy, nikt ich nie chciał jej kupić. Aha, czyli nie potrzeba brać? Nie. Idziemy dalej. Na załuku taką mieliśmy, ja zmieniłem na jakąś inną. A tu ktoś zbiera? Nie ma nic. Aha, przejechał tylko, ale pierze leci. Śnieg pada. Śnieg pada. Majowy śnieżek. Sztuczny taki, chiński. Puchaty. No. Puchaty. Taki z Kubią, nie wiadomo co. Coś znalazły. Ciekawe, czy jakby takiego temu krukowi wysypać trochę tego ziarna, co mieliśmy na zimę dla ptaków, to by nas później śledził, żeby mu dosypać. Można go oswoić wtedy. Będzie nasz własny kruk. Ale ciepło jest na słońcu. Tak. W końcu. Grzeje mnie w stopy. Asfalt jest ciepły. Bo ja normalnie czułem, jak mi jest zimno. Siedziałem przy komputerze dzisiaj. Rozgrzany asfalt grzeje. Przestań pokazywać stopy, bo stracimy monetyzację przez tego durnego YouTube'a. Już są dozwolone. Od kiedy? Nie wiem, pobłogosławił YouTube tamten film. To tamten, ale nie każdy. Może być, no. Że znowu. No, że znowu się przypieprzą. Wykryją nagość, tak?
Może nagość wykryli. Tak, naga noga. Naga stopa. Nic jest złego w tym chodzeniu. Czekaj, nie, bo jakbyś chodził, jakbyś namówił Amerykanów na chodzenie na boso i by naderli na coś ostrego, to by mieli pozew do tego, żeby cię pozwać. Tak, byłby pozew zaraz. Kolana mnie bolą. Czemu? Nie wiem, ale bolą. Gołębie, jak zwykle. Więcej ruchu. Wypalą tylko mięśnie, nie są. Przecież siedzimy cały czas w jednej pozycji tak naprawdę. I pewnie dlatego bolą. No właśnie. No nie siedzę w jednej. A w jakiej? Nie wiem, w każdej. Ruszam się, kręcę się, nigdy nie siedzę w jednej dłużej niż chyba 5 minut. Nieprawda, musisz siedzieć w jednej przez dłuższy czas, bo... Nie. No ale nogi masz zgięte, no nie oszukujmy się. No, ale zgięte w różne sposoby. Tu nic nie ma, duży ruch jest. Nic nie ma, żadnego kontenera nie dostawili na razie. Tam na samym rogu tego prawie jest, nie? To wczoraj tam byliśmy. Obok w tym świetniku na plastik były te mosiężne rzeczy. A tam, tak. Przejdziemy koło niego, zobaczymy. Tam leży drobne śmieci jakieś. Tam jakiś kontener prywatny. A ktoś chyba kupił to mieszkanie, co tu na plaży było. Aha, i remontuje, tak. Takie od złej strony, bo on jest od strony słonecznej. Ale grzeje słońce. Tu czysto. Ja bym się bał na parterze mieszkać. Tak? Może sobie kraty wstawi na balkon albo w okno. No. Ale grzeje, ja się ciepło zrobiło. Ciepło mi teraz się zrobiło, wiesz? Tu mamy śmieci, tak jak były, tak są. Klapa. Jeszcze parter jest wysoki, tak cię mogę, ale jak jest niski. Pamiętam, jeszcze jak były małe, to w Wałbrzychu były takie kamienice, w których parter był. Okna parapetu były równo schodnikiem. Aha. No tak. A jest kontener. Meble do niego powpadały chyba. Ktoś powrzucał. Same nie powpadały. Same nie. Tak. Ktoś posprzątał. Raczej nikt z mieszkańców. Mieszkańcy na pewno jakiś dozorca. Tak. Nabite. Myślisz, coś więcej do śmietnika trafiło tam? Nie wiem. Jakieś lustro. Lustro z oświetleniem. Aha. Ten na... O, tu dzięcioł tylko. Takie nóżki są plastikowe. Nie widać. Nie, nic nowego. No, gdzieś dzięcioł tylko, czy... Osiedlowy dzięcioł, chyba. Osiedlowy? Pomyśl sobie, w jakim my byśmy syfie tu żyli, jakby nie te kontenery przyjeżdżały co jakiś czas. No. Te meble nie pomieszczą się, o buty, nie pomieszczą się do tych śmietników. Jak to kiedyś sobie radzono, jak sypy były? Nie wiem, nie przywozili kontenerów, czy przywozili? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Jako dzieciak to pamiętam tylko tyle, że meble stały pod wiatami śmietnikowymi. I jak się ktoś zlitował i potłukł, to wrzucano do zmieszania. Jest
Szafka jakaś chyba, albo półka. No. Tylko wiszące coś. Albo karton zgięty po prostu. Aha. Nie pamiętam, żeby ktoś zamawiał kiedykolwiek kontener na plus, czy na coś. Nie było chyba takich usług. W sumie były, nie było recyklingów w sumie żadnych, po prostu na wysypisko się wiozło samemu albo nie gdzieś, które było zwykłym sypem pewnie. Albo tak jak większość Januszy do dziś dnia do lasu. No to takie wspomnienia, pozostałość. Ojej, oj. Jakiś kabel był. No, coś było. Tak. Ciekawe w sumie, czy jaka ilość ludzi, którzy tu chodzą jeszcze poza nami, robi tak jak my, czyli wysyłkowo. No. Ciekawe. Zależy pewnie kto czego szuka. Jak ktoś szuka metali czy coś, to pewnie bum na złomowisko i tyle. Coś tam stoi. Pewnie tak, tak wyglądają. A to komuś się śmieci nie chciało wrócić. O. Jeść zdrowie. Ciu. Tapety jakieś stare widzisz. Chyba to jest z Lidla. Jeszcze oprawione ten w folię. Nikt tego nie otwarł. Nie otwarł. Ktoś sobie to kupił i wywalił. Może jako prezent było, dał komuś, a ktoś to wyrzucił potem. A co chcą te wszystkie Lidlomiksy, Biedromiksy? Tak, nikt nie czyta tych książek. Nikt nie czyta tego. A poza tym czyta nie ze zrozumieniem, co po niektórych boli. A inna sprawa, że trzeba się do tego dostosować, a to oznacza pewnie rezygnację z jakiejś goloneczki, z ziemniaczków polewanych tłuszczykiem. Ze smalcu? Tak. No. Kanapka ze smalcem i ogórkiem. Tak. Zamień sobie teraz, nie wiem, smalec, masełko na jakieś humus, co nie? No. Buty, chyba tak. No i dobra, koniec szybkiego spaceru.